Mianowicie jesteśmy w takim momencie, w którym ta dwubiegunowa polaryzacja osiągnęła chyba swoje jednak historyczne apogeum czyli mamy bardzo mocny podział pomiędzy dwoma blokami, w którym pan prezydent powiedział: Zarządzam wybory do Sejmu i Senatu na 15 października. Rządzący mogą złożyć projekt uchwały. Referendalnej, która będzie zawierała po pierwsze propozycje pytań, a po drugie wskaże ten termin 15 października, jako termin referendum. W Polsce jest bardzo trudno przeprowadzić wiążące referendum. Cześć! Z tej strony ponownie Agata Kempa. A dzisiaj po raz kolejny goszczę koordynatora projektu Lub bezpośrednio Piotra Trudnowskiego. Hej. Cześć, dzień dobry. Jesteśmy tak naprawdę kilkanaście minut po ogłoszeniu daty wyborów przez prezydenta. Wiemy, kiedy one w końcu będą, chociaż te domysły już było od jakiegoś czasu. To takim słowem wstępu, bo będziemy rozmawiać trochę na bieżące tematy, a nie wiemy jeszcze, kiedy będziecie tego słuchać, żeby Wam zarysować, gdzie jesteśmy w czasoprzestrzeni. Wyjątkowo jednak nie będzie stricte o wyborach. Ale o referendum, bo też wiemy, dlaczego do tej pory tak naprawdę nie pojawił się wniosek o to referendum i nie znamy jakby oficjalnej listy pytań. Dlaczego właściwie się tak dzieje? No, wiemy o tym, że obóz rządzący chce, żeby to referendum, o którym dyskutujemy od kilku tygodni, odbyło się w dniu wyborów. Co jest zrozumiałe, tak? Zrozumiałe z wielu powodów. Zarówno z tych powodów politycznych na pewno rządzący widzą pewne szanse na to, że to referendum bądź to wpłynie na aktywizację części elektoratu, bądź to na przykład wpłynie na bieg kampanii wyborczej, wybory poszczególnych Polaków. No bo wiemy ze wszelkich badań, że Liczba osób, która no, popiera intencje rządzących w temacie tego referendum, czyli sprzeciwia się mechanizmowi przymusowej relokacji migrantów, temu unijnemu mechanizmowi, jest dużo większa niż ta grupa wyborców, którzy deklarują dzisiaj głosowanie na Prawo i Sprawiedliwość. Rządzący zakładają zapewne, że przyniesie im to jakiegoś rodzaju premię wyborczą. To jest ten argument polityczny, zrozumiały, oczywisty, o którym wszyscy wiemy, no ale są też te poważne argumenty, czyli ten argument, za tym, że no właśnie w Polsce jest bardzo trudno przeprowadzić wiążące referendum, wynika to po pierwsze z faktu tego, że klasa polityczna co do zasady dotychczas nie była zainteresowana przeprowadzaniem referendum w ważnych sprawach, a po drugie z faktu, że nawet jeżeli pojawia się taka wola, inicjatywa przeprowadzenia referendum, no to nawet jeżeli przejdzie przez tą ścieżkę. Zbiórki podpisów, zaakceptowania przez parlament, czy znajdzie się po prostu wola polityczna, czy to w parlamencie, czy we władzy wykonawczej, we współpracy z parlamentem, żeby takie referendum przeprowadzić, no to jest konieczny do ważności tego referendum próg 50% frekwencji. Jeżeli w referendum będzie 49% frekwencji, to takie referendum nie będzie wiążące. W związku z czym, no, tak naprawdę będzie je można traktować jako bardzo duży, ale jednak sondaż. Tymczasem, jeżeli ta frekwencja zostanie osiągnięta, no to mamy twardy argument za tym, że rządzący są zobowiązani do przestrzegania takich zasad, takich decyzji, jakie podjęli obywatele suweren naród w referendum. Oczywiście w różny sposób, to potem w praktyce może być realizowane, ale jest wiążąca Ważna decyzja, której powinniśmy się trzymać. W związku z tym, bez dodatkowego kontekstu, bez dodatkowych argumentów, trudno jest ten łap 50% osiągnąć. Tak naprawdę w historii trzeciej RP udało się to tylko raz w przypadku referendum akcesyjnego do Unii Europejskiej, a i tak wymagało to sporych sztuczek ze strony organizatorów, żeby ten próg udało się osiągnąć dwudniowe głosowanie, cała masa ułatwień, które do dzisiaj zresztą tak naprawdę będą jakimiś problemami przy organizacji tego referendum. W dniu wyborów, kiedy ta frekwencja w ostatnich latach we wszystkich głosowaniach wyraźnie, wyraźnie rosła, tak naprawdę od 2015 roku mamy taki trend, że we wszystkich wyborach mamy rekordowe wyniki frekwencji, można zakładać, że ten próg 50% będzie osiągnięty. Co więcej, wskazują na to sondaże, no bo nawet tych sondaży przeprowadzono bardzo wiele, i ze wszystkich właściwie wynika, że ta deklarowana frekwencja przekracza pułap 50%, choć oczywiście mamy już takie pierwsze ślady czy zapowiedzi jakiejś kampanii antyfrekwencyjnej czy edukacji w zakresie tego, co zrobić, żeby zagłosować w wyborach, a jednocześnie nie wziąć udziału w tym referendum. Tu już takie ruchy pojawiają, artykuły w niektórych mediach. Pewnie taką kampanię antyfrekwencyjną będziemy również w czasie tej kampanii obserwowali. To wszystko sprawia, że nie można było złożyć wniosku o referendum, do momentu, dopóki nie była stuprocentowo znana data wyboru, bo to, że słyszeliśmy wcześniej o 15 października, to były spekulacje medialne, to były dywagacje polityków, to były jakieś przecieki, natomiast dopiero w tym momencie, w którym rozmawiamy, czyli w momencie, w którym pan prezydent powiedział, zarządzam wybory do Sejmu i Senatu na 15 października, rządzący mogą złożyć projekt uchwały referendalnej, która będzie zawierała po pierwsze propozycje pytań, a po drugie wskaże ten termin 15 października jako termin referendów. Wiemy, że w drugiej połowie sierpnia odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu, które będzie miało zatwierdzić ten wniosek. No i w związku z tym prawdopodobnie być może nawet do czasu, kiedy opublikujemy tę rozmowę, będą już znane konkretne pytania. Będziemy wiedzieli, czy to jest to jedno pytanie, jeżeli jedno, to jak ono konkretnie brzmi, a jeżeli więcej, to pewnie też będziemy i na naszym kanale i na wszystkich naszych mediach społecznościowych o tym dyskutować, rozmawiać, bo tutaj być może czeka nas jeszcze jakaś niespodzianka. Najnowsze wypowiedzi polityków obozu rządzącego wskazują na to, że ta pokusa poszerzenia referendum o kolejne pytania jeszcze tak do końca nie została wygaszona. Tak jak wspomniałeś, kwestia referendum na pewno będzie dyskutowana u nas i na kanale, i w mediach społecznościowych. Nieważne, czy to pytanie będzie jedno, czy to pytań będą dwa, czy jeszcze więcej, bo przecież jakby nawet w przypadku jednego i tak będzie bardzo ciekawe, jak ono będzie brzmiało i jak wyborcy wyborczynie na nie zareagują. Ale to nie jedyna jakby kwestia, która się pojawia w mediach ostatnio i w kontekście wyborów i w kontekście samego referendum. Przecież jakby wszystkie sondaże pokazują, że raczej nie uda się nikomu stworzyć samodzielnych rządów i zauważyłeś, że jakby ta kwestia potem potencjalnie ponownych wyborów może też na to referendum wpłynąć. I jak to wszystko się kształtuje? Tak, no rzeczywiście napisałem taki tekst dla wirtualnej Polski, gdzie mnie zaproszono do skomentowania tego tematu, wskazujący na to, że tak naprawdę jesteśmy w dość ciekawym momencie, no bo po raz pierwszy w Polsce pojawiła się taka idea, taka koncepcja, żeby przeprowadzić referendum razem z wyborami. Właściwie, no próbujemy czegoś nowego, pewnie będziemy wyciągać z tego. Wnioski, no przez dłuższy czas, przez lata, być może tak jak wyciągamy wnioski z referendum dwudniowego w 2003 roku, z porażki frekwencyjnej referendum konstytucyjnego w 1997, czystej klapy, wielkiej klapy referendum prezydenta Komorowskiego, które się odbyło półtora miesiąca przed wyborami parlamentarnymi w 2015 roku i Dwa czy trzy miesiące po wyborach prezydenckich, czyli tak naprawdę było takim wymogiem czwartego w ciągu kilku miesięcy wyjścia obywateli do urn, co też pewnie wpłynęło na tą porażkę frekwencyjną, historyczną. Zobaczymy, jakie wnioski tak naprawdę wyciągniemy z tego eksperymentu, który trwa teraz. Natomiast ja uważam, że dość ciekawy i być może fortunny jest ten moment, w którym się po raz pierwszy łapiemy tego rozwiązania, nawet jeżeli samo to referendum się nie zakończy sukcesem. Mianowicie, i jesteśmy w takim momencie, w którym ta dwubiegunowa polaryzacja osiągnęła chyba swoje jednak historyczne apogeum, czyli mamy bardzo mocny podział pomiędzy dwoma blokami. Mamy mocną trzecią siłę, która nie wpisuje się w żaden z bloków wyborczych, ani ten pisowski, ani ten antypisowski, czyli Konfederację, czyli tą trzecią partię, która deklaruje, że ani z jednymi, ani z drugimi nie chce wchodzić w koalicję. I pierwszy raz od lat mamy taką sytuację, w której sondaże Właściwie jednoznacznie wskazują na to, że jeżeli te wyniki będą takie, jak dzisiaj są prognozowane, to tak naprawdę po wyborach nie będziemy w stanie wyłonić żadnego rządu. Taka sytuacja w polskiej historii właściwie nie miała miejsca. Właściwie miała miejsce w roku 2005, ale wtedy wszyscy myśleli, że Potencjalny sojusz koalicyjny Platformy i PiSu to w ogóle będzie dysponował dużą większością, tak? I będzie miał oczywistą większość. Na późniejszym etapie okazało się, że tej oczywistej większości nie ma, kiedy politycy obu ugrupowań nie doszli do porozumienia między sobą. Natomiast tak naprawdę nigdy nie było takiej sytuacji, kiedy sondaże jasno wskazywały, przeprowadzimy wybory i nie wiadomo, kto będzie miał rządzić. Co. Niestety, uważam, w sytuacji takiej geopolitycznej sytuacji bezpieczeństwa, w której się znajdujemy, no może niestety doprowadzić do takiej sytuacji, w których wybory trzeba będzie powtarzać, powtarzać raz albo i więcej razy. Znamy z doświadczeń innych państw takie sytuacje i z ostatnich lat, i z dłuższej historii. W ostatnich latach nad no, takimi rekordzistami, Wielokrotnie powtarzanych wyborów był Izrael i Bułgaria. W ciągu ostatnich 3-4 lat te wybory odbywały się i w Bułgarii, i w Izraelu 5-6 razy. I dopiero po kilku głosowaniach, po, po tych 5 miesiącach, powtarzano wybory, powtarzano wybory, wynik się niemalże odtwarzał, znów powtarzano wybory, wynik się niemalże odtwarzał, dalej nie było komu stworzyć rządu, powstawała jakaś koalicja, rozpadała się i tak dalej, i tak dalej w koło to trwało. Ja Polsce takiego scenariusza zdecydowanie nie życzę, bo uważam, że stabilny i sprawny rząd jest czymś, czego no właśnie ze względu na te zagrożenia i konsekwencje wojny, wojny na Ukrainie tak naprawdę, no to nie jest dobry czas na tego typu eksperymenty, ale i wcześniej w wielu państwach europejskich takie sytuacje się zdarzały, czy w Hiszpanii, czy, czy w innych krajach. Po raz pierwszy być może będziemy to ćwiczyli u siebie. Do czego to prowadzi? Doprowadzi no to do takiej sytuacji, w której tak naprawdę będziemy mieli taki czas... Jakich rządów tymczasowych, krótkotrwałych, słabo legitymizowanych, takich, w których nie do końca wiadomo, kto tak naprawdę powinien sprawować te stery rządu. Być może po pierwszej, drugiej, trzeciej turze takich prób dojdzie do jakichś egzotycznych koalicji, może będą jakieś rozłamy, może jacyś politycy będą zmieniali stronę. A prawda jest taka, że Polacy są bardzo mocno podzieleni i tak naprawdę nikomu nie dają tej większości zgodnie z dzisiejszymi wynikami. Co może sprawić, że w tym czasie pomiędzy jednymi a drugimi wyborami tak naprawdę nic się nie będzie działo, zupełnie nie będzie wiadomo, jaką politykę należy prowadzić. I w tym sensie referendum przeprowadzone razem z wyborami wydaje się dość dobrym narzędziem do wskazania tych priorytetów albo po prostu kierunkowych decyzji w najważniejszych kwestiach, tak żeby te słabe rządy, które będą powstawały w takich okolicznościach, po prostu wiedziały, jakie są kierunkowe oczekiwania Polaków. Mówiąc wprost, żeby stworzyć rząd nawet większościowy, nie trzeba mieć poparcia 50% głosujących. Żeby podjąć wiążącą decyzję w referendum jest to niezbędne. Co oznacza, że wyobrażam sobie, że na ten czas niestabilności i takiego przepychania się pomiędzy dwoma obozami takie... Rozszerzone referenda, które będą zadawały pytanie w kluczowych kwestiach, będą dawały tak naprawdę legitymizację do konkretnych działań, konkretnej polityki. Teraz będziemy mieli prawdopodobnie to jedno pytanie: takie pytanie, które właśnie, jak wskazują jego zwolennicy, ma szansę ukształtować politykę państwa polskiego tak, żeby nawet jeżeli wygrają, wygrają sceptycy wobec tego referendum, musieli się liczyć z tym werdyktem, który przez obywateli zostanie wydany. Wyobrażam sobie, że przy kolejnym wyborach, gdybyśmy doszli do takiej sytuacji, że na przykład to głosowanie trzeba będzie powtórzyć na przykład w marcu, kwietniu 2024 roku, można by zadać tych pytań więcej właśnie po to, żeby odpowiedzieć na tą rzeczywistość, w której się znaleźliśmy, czyli właśnie braku większości zdolnej do wybrania trwałego rządu. To jest bardzo interesująca kwestia, żeby w ogóle łączyć przy okazji wyborów referenda, żeby niezależnie od wyników tych wyborów i tego, kto będzie rządził, w jakiś sposób znały opinie obywateli na ten temat, na ten temat konkretny, który jest potem zadany w referendum i żeby musieli kształtować swoją politykę tak, jak chcą właśnie tego obywatele, obywatelki. Niezwykle istotne w przypadku, kiedy nie będzie miał dany rząd legitymizacji poparcia większości społeczeństwa. No my w tym momencie wiemy, że się to nie uda, chyba że będzie jakiś gigantyczny przewrót w sondażach, ale tego się raczej nikt nie spodziewa. Tak, no ja poza tym oczywiście uważam, że to jest szansa na to, żeby pokazać w ogóle wartość referendów, tak? No bo. No, musimy mieć świadomość tego, że o czym często zapominamy, że to nie jest tak, jak świat i poglądy ludzi nie wyglądają tak, jak chcieliby liderzy partii, nie wyglądają mm -hmm. tak, jak chcieliby redaktorzy naczelni wiadomości TVP albo faktów TVN. -u. To nie jest tak, że wszyscy wyborcy platformy y, uważają, że należy wprowadzić aborcję na życzenie i wpuścić do Polski dowolną liczbę migrantów zgodnie z unijną polityką, ani nie jest tak, że wyborcy Prawa i Sprawiedliwości Popierają bardzo konserwatywny kurs prawa i sprawiedliwości. Wszyscy albo nawet wszyscy na przykład popierają waloryzację programu 500+. Różne badania pokazują nam, że te poglądy są dużo bardziej zróżnicowane, że w elektoratach partyjnych to wcale nie jest tak, że jeden do jednego wszyscy wyborcy wyznają takie same poglądy jak szef partii. Więc można sobie wyobrazić, że w konkretnych kwestiach, takich jak aborcja, takich jak waloryzacja programu 500+, takich jak kwestie związane z migrantami, takie jak kwestie związane z polityką Unii Europejskiej, czy wreszcie z politykami związanymi z transformacją energetyczną i szerzej zmianami klimatycznymi, tak naprawdę te poglądy wyglądają w samych wyborców często zupełnie inaczej niż deklaracje partii politycznych. Gdybyśmy przyzwyczaili się do tego, że przy okazji każdych wyborów zadajemy te 5, 10, 11 pytań w kluczowych kwestiach, moglibyśmy uznać, że tak naprawdę. Co prawda wybory się odbyły, być może przegraliśmy, być może nasza strona przegrała, być może te osoby, które no, przegrały są rozczarowane, ale nie jest tak, że czeka nas z dnia na dzień odwrócenie wszystkiego o 180 stopni. Tak? Bez względu na to, która strona jest tą wygraną, która jest tą przegraną, w kluczowych kwestiach pozostaje pewnego rodzaju kontynuacja wynikająca z poglądów większości obywateli, do których nowy rząd przestrzegania opinii jest zobowiązany. Ja szczerze mówiąc uważam, że po pierwsze takie rozwiązanie byłoby lepsze, bo sprawiłoby, że politycy dużo bardziej musieliby się liczyć z tym, co ich wyborcy myślą. A dzisiaj tak naprawdę często nie muszą się z tym liczyć, no bo wiedzą, że ludzie głosują na nich, dlatego że nie akceptują no tych drugich. Podstawowy problem. No, ale też nie ukrywam, że liczę na to, że to mogłoby, gdyby tych pytań oczywiście było więcej i tyczyło się takich kwestii, które, które faktycznie Polaków interesują, a jednocześnie jakoś dotykają ich codziennego życia, czy w ogóle takiej nawet sfery wartości, to pozwoliłoby to no, uczynić tą kampanię wyborczą również, nieco bardziej merytoryczną. No, jesteśmy na właśnie w tym przeskoku pomiędzy prekampanią i prawdziwą kampanią, no ale już chyba wszyscy wiemy, jak to będzie wyglądało. No będzie wyglądało to tak przez najbliższe tygodnie, czy dwa miesiące z lekkim układem, które nam zostały do dnia wyborów, że tak naprawdę będziemy się koncentrowali na sporach personalnych i udowadnianiu, tego, kto jest większym złem. To znaczy, jedni będą mówili, że ci drudzy są tym Jasne. największym złem, a ci drudzy, że ci, ci pierwsi są tym największym złem. Tymczasem w tej kampanii na tematy merytoryczne jak na razie miejsca nie było, chociaż kampania jest rozgrzana do czerwoności. Gdyby jednocześnie wraz z wyborami nie decydowano, nie decydowano tylko w jednej sprawie, ale na przykład w dziesięciu, no to siłą rzeczy politycy musieliby dyskutować na ten temat, a nie tylko przekonywać do tego, że ci drudzy są gorsi od nich. Tak, no i z jednej strony już mamy rozgrzaną kampanię, chociaż tak naprawdę dopiero się będzie mogła oficjalnie zacząć. I czekamy też jednocześnie, aż która strona, na którą będzie wyciągała coraz większe brudy. Myślę, że tu warto jakby też zaznaczyć, że ta kwestia tego, że nie zawsze głosujemy na partie, na osoby, które mają identyczne poglądy jak my, to jest przypadek nie tylko polski, bo pojawił się ten wątek w jednej z pierwszych rozmów, którą przeprowadziłam na kanale z Adamem Traczykiem. Jeśli chodzi o kwestie referendalne w Berlinie, tam też właśnie padło z mojej to pytanie, że nie zawsze Berlińczycy mają to samo zdanie, i to nie jest kwestia na przykład braku świadomości. Hmm... Tego, jakie poglądy mają, jakie postulaty mają konkretne partie, ugrupowania, politycy, polityczki i tak dalej, tylko że nie zawsze musimy się z tymi politykami na 100% zgadzać. No, co zresztą też mówił Szymon Hołownia przy wyborach prezydenckich, że przecież nikt z nimi się nie będzie na 100% zgadzać, więc to jest powszechne i to nie tylko nasz przypadek, nie tylko przypadek tych wyborów, więc na pewno warto jakoś Przeciwdziałać temu, zwraż, zwłaszcza, że no, ta sytuacja może być nieciekawa, jeśli powtarzalibyśmy na przykład ten scenariusz izraelski. Tak, no ja tutaj też myślę, że, że warto o jednej rzeczy wspomnieć. Jakub Majmurek w odpowiedzi na ten mój tekst. Na ten mój tekst w wirtualnej Polsce napisał taką polemikę w krytyce politycznej, która w ogóle mnie ucieszyła. W sensie w ogóle cieszę się, że podjął temat i, i że zwrócił uwagę na to, że jesteśmy faktycznie w takiej rzeczywistości politycznej, w której o tej demokracji bezpośredniej w najbliższych latach będziemy musieli mówić i myśleć coraz więcej, i że szczególnie mocno jej potrzebujemy na poziomie lokalnym. Cieszę się, że. No, do czytelników krytyki politycznej też takie stanowisko dotarło, chociaż oczywiście skoncentrował się przede wszystkim na polemice z tym, że z tego referendum może wyniknąć cokolwiek dobrego, no i z tym, że postawił taką tezę, że no jednak pytanie o kwestie palące wzmacnia polaryzację, wzmacnia jeszcze tylko te podziały i może wzmacniać populizm. Ja się być może. Nie ma sensu teraz prowadzić jakiejś szerokiej polemiki. Być może będzie jeszcze na to gdzie indziej albo przy innej okazji szansa. Natomiast na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, bo tak sobie dzisiaj pomyślałem, patrząc też w jakim tempie kampanijnym jesteśmy i jak z dnia na dzień te tematy kampanii wydają się też coraz bardziej absurdalne, prawdę mówiąc, ze wszystkich stron politycznego sporu i jak one emocjonują komentatorów, media i tak dalej. Myślę sobie, że nawet w sytuacji, jeżeli zgodzimy się z tym, że takie pytania o kwestie światopoglądowe. Polaryzuje Polaków, to jest to lepsza polaryzacja niż ta polaryzacja, która po prostu no, sprowadza się do hasła, kogo bardziej nienawidzisz. Oczywiście. Wszyscy wiemy, że nie wiem, spory o aborcję, spory o prawa mniejszości, o relacje państwo kościół i tak dalej, to są spory bardzo bolesne dla wielu ludzi, tak, znaczy takie, takie spory, które są trudne do prowadzenia, których sama obecność w debacie publicznej, konieczność konfrontowania się z cudzymi poglądami, i tak dalej, to jest rzecz, która no, nie wywołuje w nas komfortu, raczej wywołuje dyskomfort. Ale koniec końców są to spory o coś. Po prostu spierają się ludzie, którzy różnią się co do swoich wartości i próbują się w jakiś sposób przekonać. Tymczasem, jeżeli ta polaryzacja sprowadza się tylko do tego plebiscytu pod tytułem, kto jest najgorszy, kogo najbardziej nienawidzimy, kto jest niskim kryptobolszewikiem, a kto rudym, rudym czy ryżym Niemcem, no to faktycznie trudno powiedzieć, że z takiej polaryzacji cokolwiek dobrego może wyniknąć. Więc. Być może tak jest i być może należy się z tym zgodzić, że polaryzacja, podziały pomiędzy ludźmi mieszkającymi w jednym kraju, w jednym państwie, tworzącymi jeden naród, bardzo głębokie i czasami bolesne podziały są czymś, czego nie unikniemy. Ale są one i tak lepsze, bo tyczą się chociaż ważnych spraw, niż spory stricte personalne, do których niestety klasa polityczna nas przez ostatnie naście lat Przyzwyczajała, ale mam wrażenie, że w tej kampanii to pobija już absolutnie wszystkie rekordy, a jeszcze dwa miesiące tej przygody przed nami. No i zobaczymy, jak to wszystko będzie dalej wyglądało. Dzisiaj jest takim dość krótkim komentarzem. My jeszcze będziemy się pojawiać na kanale na pewno niejednokrotnie w tematach wyborczych, skoro już wiemy, kiedy te wybory będą i rusza kampania, więc ruszają też oficjalnie te postulaty wyborcze, to na pewno Wam pokażemy gdzie kto i jak mówi o demokracji bezpośredniej, bo ona jest dla nas ważna, także tu myślę, że mogę już też tak zapowiedzieć i będziemy na bieżąco śledzić właśnie to, co się dzieje cały czas w polskiej polityce. Dzięki serdeczne i do usłyszenia do zobaczenia. Dzięki bardzo. Cześć.